Z Ewangelii Świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy sąsiedzi i krewni dowiedzieli się, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Przyszli 8 dnia, aby obrzezać chłopca i nadać mu imię jego ojca Zachariasza, lecz jego matka powiedziała: nic podobnego, będzie miał na imię Jan. Oni przekonywali ją: przecież nie ma nikogo w twojej rodzinie, kto by miał takie imię. Za pomocą znaków pytali więc jego ojca, jak chce go nazwać, a on poprosił o tabliczkę i napisał na imię mu Jan. Wtedy zdumieli się wszyscy i natychmiast otworzyły się jego usta. Odzyskał mowę i wielbił Boga. Lęk padł na wszystkich ich sąsiadów. Po całej górskiej krainie Judei opowiadano o tym wszystkim, co się wydarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, zastanawiali się i pytali: kimże będzie ten chłopiec? Bo rzeczywiście ręka Pana była z nim. Chłopiec rósł i wzmacniał się duchowo. Przebywał na pustkowiu, aż do czasu wystąpienia przed Izraelem. Mamy dziś uroczystość narodzin Jana Chrzciciela i zadajemy sobie takie istotne pytanie, dlaczego on jest taki ważny, Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel dlatego jest taki ważny, że ponieważ zanim jeszcze Piotr powiedział, że Jezus Chrystus to jest Syn Boży i zanim demony w Kafarnaum mówiły, że to jest Święty Boży, Jan Chrzciciel wskazywał palcem na swojego kuzyna i swoim uczniom kazał odejść do Jezusa. Dobry wychowawca, który nie zatrzymuje przy sobie tych, których kochał, których prowadził, tylko odsyła do Boga. A właśnie można powiedzieć nawet rodzic duchowy, który nie zagarnął dla siebie potomstwa, tylko wskazał kogoś ważniejszego. Dlaczego jemu się udało rozpoznać w swoim kuzynie Mesjasza? Skąd miał taką przenikliwość spojrzenia? Skąd miał taką zdolność, że rozpoznał go? Wielu przecież było braci i sióstr Jezusa, kuzynów, którzy nie wierzyli w Niego, a nawet sobie pokpiwali, jak o tym świadczy na przykład Ewangelia Jana. W dniu, kiedy Jezus miał się udać na święto namiotów, wielu Jego kuzynów kpiło sobie z Niego. Wystawiali Go nawet na próbę. A Jan Chrzciciel wiedział, kim jest Jezus. Czy jest to dla mnie dzisiaj ważne? To może ważniejsze jest to, czy ja dzisiaj będę spał, co ja dzisiaj zjem na kolację. A może jest ważne właśnie to, żeby pomyśleć o tym, że można być bliskim kuzynem Jezusa i go nie rozpoznać. Tak jak niektórzy bracia czy siostry Jezusa. Ja nie wiem, czy oni się zbawili, bo podejrzewam, że na sądzie ostatecznym nie będzie rozstrzygać to, że ktoś był czyimś znajomym albo krewnym. Myślę, że łapówki też nie będą wchodziły w grę, ani koneksje. Tam trochę inaczej to chyba będzie wyglądało. Mam nadzieję, że to będzie sprawiedliwy sąd i miłosierny sąd. Więc co decyduje? Żebym ja nie pomylił się w swoim życiu co do Mesjasza. Jan Chrzciciel rozpoznał Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Mesjasza, ponieważ tak jak to dzisiaj w liturgii widzieliśmy i nie pomylił się co do Niego, Jego życie, Jego styl życia był bardzo duchowy, ale to wyświechtane pojęcie. Popatrzcie raczej na Słowo Boże, ono jest zawsze oryginalne i nie jest takie banalne. Kiedy Izajasz pisze o Mesjaszu, a te słowa są aplikowane również do Jana Chrzciciela, to mówi o nim: w cieniu swej ręki mnie ukrył. Albo od wnętrzności matki wspomniał. Albo jeszcze inaczej. Zamiast napisać strzałę zaostrzoną wystrzelił, to utaił mnie w swoim kołczanie. Mamy tu jakiś obraz
takiego ukrytego istnienia, może nawet bardzo tajemniczego, ale na pewno ukrytego. Tak. I on sam, Jan Chrzciciel, mówi: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. W drugim czytaniu słyszeliśmy to. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Ta tajemniczość jego stylu życia, albo skrytość czy ukrytość, nabiera cech już bardziej wyraźnych, skromnych, pokornych. Raczej nie wychodzenia przed tłum, tylko odsłaniania Boga, zasłaniając siebie. Albo w psalmie, jak słyszeliśmy: utkałeś mnie w łonie mej matki, czyli gdzieś bardzo głęboko, w ukryciu i tak dalej. Kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, w ukryciu nabierałem kształtów. Tak jakby człowiek duchowy mógł nabrać jakiegoś formatu, kształtu, czegoś charakterystycznego jedynie w ukryciu. I wreszcie sam moment Ewangelii i narodzin, nadania imienia Janowi. Taki jeden szczegół, bo nie chciałbym zbyt długo was zatrzymywać, ale ostatni wiersz z tej Ewangelii jest, tak powiedziane, pozornie banalnie. No. Chłopiec zaś rósł. Cóż w tym dziwnego? Wzmacniał się duchem. To jeszcze też nie jest nic dziwnego. Ale gdzie? W przedszkolu? W pałacu? W dobrej, miłej rodzinie? Nie. Żył na pustkowiu. Jak to na pustkowiu? Jak może dziecko się na pustkowiu wychowywać? Jak w pustce może dziecko w ogóle nabierać wzrostu albo wzmacniać się duchem, kiedy przecież my żyjemy w epoce, kiedy o tych dzieciach się tak mówi, że porzucenie przez ojca, czy przez matkę, czy rozwód, czy jakaś pustka, samotność grozi różnymi chorobami psychicznymi, już nie mówiąc o jakichś anoreksjach albo schizofreniach, że tak bardzo dziecko potrzebuje tego środowiska zabezpieczenia. Tu nagle, jak grom w tej Ewangelii pisze, że on właśnie się w takich trudnych warunkach wzmacniał i wzrastał. Ale to wszystko, co powiedziałem, stworzyło klimat, który pozwoliło Janowi nie mieć wątpliwości co do tego, kim jest jego krewny. Że to nie jest zwykły krewny, który struga klocki w stolarni, albo może buduje domki, bo być może to tekton znaczyło nie tyle stolarz, co budowniczy. Znamy przecież takie określenie jak architektoniczny, czyli ten, który jest mistrzem w budowaniu czegoś. A Józef został nazwany po grecku tekton, więc może budował domy. I że to nie jest ten zwykły krewny, tylko to jest Mesjasz. Jaką trzeba mieć przenikliwość, takie głębokie spojrzenie, żeby w zwykłym wieśniaku z Nazaretu zobaczyć Zbawiciela. I na przykład dla mnie jest to bardzo ważne, bo ja odprawiam rytuały Kościoła katolickiego, głoszę Słowo Boże, spowiadam się i spowiadam innych, ale dobrze o tym wiem, że ta moja funkcjonalność w Kościele jeszcze nie decyduje o moim zbawieniu, a nawet ryzykuję, bo będąc blisko, mogę stać się bardzo daleki, bo się oswoję, bo przestanę widzieć. Tak jak ci krewni Jezusa, którzy widzieli w nim tylko Jeszuę, syna budowniczego czy stolarza. Z tej samej rodziny inny człowiek widział w nim Mesjasza. W tym samym zakonie mogę być i mój kolega może się zbawić, ja mogę się potępić. Bo pewnego dnia to już będą dla mnie tylko chleb, wino, książka, gesty. Przestanę widzieć. Przestanę dostrzegać. Dzisiaj dwie osoby już mnie zapytały, że aż mnie to zdziwiło. Czy ojciec ma jeszcze wiarę w Jezusa Chrystusa? No mówię, tak, mam. To mi wystarczy. I pewien człowiek odszedł. 4 godziny później ktoś inny w późniejszym wieku pyta mnie, czy ojciec jeszcze wierzy w Boga? Mówię, tak. Aż mnie to zastanowiło, że mnie
kapłana chrześcijanina można o to pytać, ale właśnie. Bóg mi przysłał dwóch aniołów, żeby mnie zapytali, czy ja jeszcze mam wiarę, i zastanowiłem się głęboko nad tym, czy ja mam jeszcze taką wizję, że ja w tym kimś, który tam siedzi w tabernakulum, jeszcze widzę Boga. Czy ja już nie mam tego widzenia? I co o tym decyduje, żeby nie stracić tego widzenia? Okazuje się z dzisiejszego Słowa Bożego, że jakieś właśnie takie ukryte życie, bardzo duchowe życie. To nie chodzi o taki styl, sposób bycia, zachowania się, spojrzenia, może gestykulację, która by pasowała do tej przy ołtarzu, może jakiś namaszczony ton, sposób ubierania się. To jest coś tak bardzo ukryte, że jest to nawet niedostrzegalne dla jakichś kamer, czy fotografii, czy nawet ludzkiego oka. Strzała w kołczanie, albo w ukryciu we wnętrzu matki mnie utkałeś. No i na pustkowiu wzrastał. Na pustkowiu to jest tam, gdzie nie ma kamer, gdzie nie ma gościa niedzielnego, gdzie nie ma jeszcze czegoś innego. Internetu nie ma na pewno. Decyduje to, co jest niepostrzegalne, i to decyduje o tym, że umożliwia mi postrzegać Boga. Tam, gdzie już ludzkie oko nie sięga. Życie na pustkowiu ducha. Tak myślę sobie dzisiaj wieczorem przy was, już raz się tak próbuję przynaglić do tego, żeby podkreślić sobie grubą, czerwoną linią w księdze mojej duszy to słowo, może zdanie, że trzeba mieć swoją małą pustynię, żeby nie stracić z oczu Boga. Jan od małego dziecka miał swoją małą pustynię. Może nawet większą. Ale ja muszę mieć swoje maleńkie pustkowie. Co to jest? Aby żyć w duchu Jana, czyli żeby widzieć Jezusa, albo go nawet wyglądać. Bo taka postawa przygotowuje człowieka na przybycie Jezusa. Chodzi mi, że potrzeba stworzyć w ciągu dnia, 24 godzin, jakąś najmniejszą choćby przestrzeń, w której człowiek w pustce, wyłączywszy telefon komórkowy, zamknąwszy okno, a nawet przekręciwszy klucz w drzwiach, w pustce doznaje obecności Boga. Już tak jest, że Bóg nie znosi rywalizacji. Mało tego, że ma zazdrosną miłość, to On nie dzieli się swoją obecnością, gdy słucham muzyki, chociaż muzyka jest piękna, albo gdy oglądam film, chociaż może być piękny, albo gdy czytam książkę. Zresztą myślę, że żadna osoba, która potrzebuje być kochana, a nie tylko kocha, nie zniosłaby takiej sytuacji. No zresztą wyobraźcie sobie, że mam żonę i czytam książkę, ona ze mną rozmawia, jak ona by się czuła. Albo słucham muzyki i mówię teraz żonie, przepraszam, ale teraz słucham muzyki, nie. No porozmawiajmy, ale wiesz, słucham muzyki. Albo wyglądam przez okno, odkręcony do niej niższą częścią pleców, a ona ze mną rozmawia. Chodzi o to, że człowiek musi stworzyć pustkę, żeby zobaczyć pełnię Boga. I to mi Jan dzisiaj objawia. To proste jest, to jest bardzo proste. Nie ma tu chyba nic skomplikowanego. Nie wymaga się tutaj jakiegoś wyrafinowanego IQ od nas, żeby to zrozumieć. To jest proste. Czy mam swoją pustkę zapewnioną raz na dzień? Tu nie chodzi o liturgię, bo liturgia jest wspólnotową modlitwą, której chwalimy Boga. Tu chodzi o intymne spotkanie z Bogiem, które nikt nie widzi, bo wtedy dopiero widzi mnie Bóg i ja jestem widziany przez Boga i ja widzę Boga, kiedy nikt mnie nie widzi. Taka samotnia wypełniona obecnością Boga. Taki czas i takie miejsce, do którego nikt nie ma dostępu. W tym momencie, wiecie, przypomina mi się z dzieciństwa taka chwila. Chyba się starzeję, bo mnie coraz częściej bierze na wspomnienia. Jak byłem małym dzieckiem i często chowałem się w szafę albo pod stół. Być może mieliście podobne przeżycia. Nie tylko w chwilach krytycznych, kiedy mama z tatą rozpętywali jakąś wojnę i jakieś garnki latały gdzieś po tym pomieszkaniu, ale również w zwykłym dniu. Wchodziłem gdzieś w jakieś miejsce tak zupełnie ukryte, że nikt mnie nie mógł dostrzec.
I nikt nie wiedział, gdzie ja jestem. I wtedy napawałem się swoim istnieniem. Małe dziecko. Dopiero teraz, kiedy jestem stary, uświadamiam sobie, o co mi chodziło. To nie była zabawa. Ja po prostu... I to nie była jakaś tęsknota za łonem mamusi, żeby znowu poczuć się bezpiecznym i w ciemnościach. Ja wtedy doznawałem siebie i więcej. Kiedy doznawałem siebie, doznawałem Jego. Przypominam sobie, że wtedy też się modliłem do Niego. Tak po prostu. Rozmawiałem z Nim. Nie zawsze, ale pamiętam to. Pamiętam w tej szafie z ubraniami, zamknięty w tym swoim pustkowiu dziecięcym. Szukają mnie, wołają: Piotruś, nie ma go. Ale dzięki temu, że mnie w jakiejś przestrzeni nie było, ja byłem w innej przestrzeni. Metafizyczna szafa. I czułem nie tylko siebie, jakby odzyskiwałem siebie, już nie byłem częścią matki, czy częścią ojca, częścią rodziny, częścią społeczeństwa, częścią szkoły, byłem całością, w której nareszcie mogłem doznać Jego obecności. Dzisiaj to rozumiem. To nie był instynkt, to nie była intuicja, to nie była tęsknota. To, co mnie popychało do tego. Myślę, że to była miłość Boga już wtedy. By poczuć siebie samego i poczuć Jego. Bardzo miło przypominam sobie te chwile i myślę, że w niebie, mam nadzieję się tam dostać, będę sobie przypominał też takie momenty, kiedy teraz w celi tam w seminarium przekręcam klucz, zamykam się, jestem z Nim sam na sam wieczorem, mam swoją pustynię. To jest moja szafa. W niebie będę sobie przypominał te chwile na pewno z radością, bo doznaję w nich obecności Pana. Słucham Jego słowa, patrzę w Jego oczy. Nie jest mi łatwo, to jest pustynia, to jest spustoszenie. Bardzo trudno zdobyć się na taką chwilę. Łatwiej jest posłuchać muzyki niż posłuchać ciszy. Łatwiej jest mówić niż nic nie mówić. Łatwiej jest być w relacji z drugim człowiekiem, choćby nawet bardzo anielskim. Ale z Bogiem. I już teraz Go widzieć w tym, co nie jest widoczne. Można samemu stworzyć taką przestrzeń, w której tylko Boga się doznaje. Albo życie nam stworzy taki warunek wcześniej czy później. Jeśli Bóg nas kocha, to On się o to postara, żebyśmy mieli swoją pustkę. Albo wyrzeczenie, albo strata. Dwie ścieżki. Czyli albo ja sam powiem, że w końcu muszę sobie zapewnić dla Boga miejsce, albo Bóg postara się o to, że dużo stracę, żebym Go odzyskał. A ja widzę tak to u wielu ludzi i u siebie też. Jeśli Bóg kogoś chce mieć w niebie, to tymi dwoma ścieżkami ich prowadzi. O, pustka. Co to jest ta pustka? Cheremos. W języku greckim ma wiele znaczeń. To jest również opuszczenie. Taka przestrzeń się stwarza w naszym życiu, kiedy ktoś nas na przykład opuszcza. Ktoś, na kim stawialiśmy jak na Bogu. Na pewno. I dobrze, że się tak dzieje, że nas opuszcza. Chociaż to boli. Żeby odzyskać Boga, czasem trzeba stracić idolę. Ale może być też wyrzeczenie. Jezus powiedział to do bogatego człowieka, który idealnie, moralnie prowadził swoje życie, zachował wszystkie przykazania. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, chodź za mną. Wiecie, jak zareagował. Nie chodziło mu o Boga. Chodziło mu o siebie. Opuszczenie innych, opuszczenie przez innych. Pustynia to jest miejsce zniszczone. W zniszczeniu doznać Boga. W zniszczonym życiu doznać Boga. W zniszczeniu, które w tej chwili może z trudnością znoszę i uciekam od tego zniszczenia, bo wszystko jest tak zdewastowane w moim życiu, prawda? Zniszczenie więc, jakiekolwiek by ono nie było, daje efekt pustyni. Jakiekolwiek by nie było to zniszczenie. Od choroby począwszy, a skończywszy nawet na szaleństwie, nie wiem. Zniszczenie marzeń. O tak, to odsłania Boga jak kurtyna w teatrze. Zniszczenie małżeństwa też może tak być, chociaż sakramentem jest małżeństwo. Zniszczenie rodzicielstwa. O, jak to pcha w ręce Boga człowieka.
Opuszczenie przez ukochane osoby, na pewno. Pominięcie przez tak zwane szczęście w życiu, czyli same porażki. No cóż, jedynie porażki przeobrażają nasze życie wewnętrzne. Albo zwykła samotność. Nikt się mną nie zainteresował, każdy przeszedł dalej. To też jest pustynia. Można w niej dostrzec Boga. Pustka uczuć. Nic nie czuję. Świetnie, pustka. Jak dobrze, że jest pustka. Gorzej by było, gdybym miał bukiet uczuć. W raju zawsze można popełnić grzech. Odczucie bycia niepotrzebnym. O, to wielka pustynia. Wspaniała pustynia, która wychowała wielu świętych. Bycie niepotrzebnym. Ludzie narzekają na to, a przecież to jest błogosławieństwo. Zapomnienie o nas. Ile ludzi płacze z tego powodu, a przecież gdyby otworzyli szerzej oczy. Jest taka litania o pokorę. Tam się nawet modli człowiek o to w tej litanii. Żeby inni zapomnieli o mnie. Proszę Cię, Boże, wysłuchaj nas, Panie. Zatrważający jest ten skok pomiędzy tym światem a tamtym. Nawet zdrada czyjaś popełniona wobec mnie może być, przepraszam za określenie, katapultą wyrzucającą mnie w serce Boga. Porzucenie nas, odrzucenie. To są wszystko łaski wyświadczone przez ten świat, jeśli ma jakąś miłość wobec nas, byśmy zdobyli tamten świat. Doświadczenia przykre, ale wrzucające nas w ramiona Boga i one chyba tworzą ramki do tytułu Pustynia Jana Chrzciciela. Idealnie nas formują takie doświadczenia, wzmacniają duchowo. Jeśli chcemy tylko, by tamto życie się udało, to dlaczego marzymy o udanym życiu na tym świecie? Przecież nie można w dwóch światach mieć udanego życia. Jeśli tam ma być raj, tu ma być pustynia. Jeśli tu będzie raj, nie wiem, co tam będzie. Pustkowie. Więc dzisiaj wieczorem sam sobie mówię tę homilię i do was również, ale sam sobie chcę sobie przypomnieć, bo w ciągu 24 godzin człowiek może zapomnieć co, bo do niego Bóg mówił. Więc dzisiaj dziękuję również Bogu, że mi przypomniał, żebym się cieszył z pustyni, cieszył z pustkowia, bo kiedyś w niebie może będę wspominał moje modlitwy z szafy. Amen.